Jakub Łucak. Kuba, to był długi czas na twój kolejny mecz reprezentacji Polski. No tak, czekałem na niego bardzo długo, przed chwilą też odpowiadałem na to samo pytanie, ale tak, czekałem długo, aż ten czas nadejdzie. Wierzyłem i czułem motywację wewnętrzną, żeby to się stało wreszcie. A jak czułeś się na boisku, bo to jednak zawsze taka, nie wiem, nie tyle trema, no ale jakaś taka niepewność przed powrotem, przed tym, żeby się nic odpukać nie stało złego? Nie, o nodze akurat nie myślałem, ani się nie zastanawiam, to bardziej chodzi o to podejście takie psychiczne. Wiadomo, rok nie grałem, czy półtora na takim poziomie, przy takiej publiczności z drużyny narodowej, więc nerwy małe na początku były, aczkolwiek starałem się i staram się zawsze je opanować. Mam nadzieję, że jutro jeszcze będzie lepszy występ, więcej będę mógł pomóc drużynie i oby tak dalej. Dzisiaj Ukraińcy, zwłaszcza w pierwszym kwadransie pierwszej połowy, no troszkę, tak można powiedzieć, postawili się mocno, bo tam było, na jedną bramkę doszli. Dużo jednak w tym okresie z waszej strony było jednak błędów. Tak, dużo było błędów, ale też wydaje mi się, że przynajmniej z tego co pamiętam i tak jak obserwowałem mecz, to przecież Przemek Krajewski i Michał Daszek porzucali dużo też bramek z kontry, więc myślę, że ta obrona całkiem nieźle funkcjonowała. O atak myślę, że też nie możemy od siebie nie wiadomo czego na razie wymagać w tym meczu, bo w Płocku właściwie nie pracowaliśmy z piłkami, mieliśmy 2 czy 3 treningi z piłkami teraz, więc tutaj bym akurat aż tak strasznie się tym nie przejmował. Myślę, że to jest wszystko do poprawy i z każdym treningiem, kiedy będziemy mieli kontakt właśnie z piłkami, z handballem typowo, będzie coraz lepiej. Dzisiaj udało się podpatrzeć chociaż trochę Czechów? Czy udało się podpatrzeć? Nie. My przyjechaliśmy na mecz właściwie od razu weszliśmy do szatni się przebrać. Tam jakieś urywki, kto tam chciał, to sobie oglądał, ale na pewno jutro będziemy oglądali ich wideo i będziemy doskonale wiedzieli, co dzisiaj grali i co wcześniej grali. Czyli jakie rokowania na finał? No, myślę, że skoro gramy u siebie, to musimy zwyciężyć. Dobrze, dziękuję bardzo.